1969 rok, Stany Zjednoczone. NASA wydaje zgodę na realizację misji sondy Pioneer 10. Było to bezprecedensowe wyzwanie. Prace przygotowawcze trwały do 1972 roku. W marcu bezzałogowa sonda została wyniesiona na Florydzie, by udać się w przestrzeń kosmiczną. Celem była piąta planeta Układu Słonecznego, Jowisz. Projekt jednak w odróżnieniu od innych sond budził olbrzymie zainteresowanie oraz wzbudził kontrowersje. Co było w nim tak niezwykłego, że do dziś trwają dyskusje na ten temat, a przedstawiciele najważniejszych dyscyplin naukowych zabierali głos w tej sprawie? Przed Wami historia pierwszej i oficjalnej próby skontaktowania się ludzkości z cywilizacjami pozaziemskimi. Wróćmy do tego, dlaczego sonda wzbudziła tak duże zainteresowanie. Otóż po wykonaniu badań, przesłaniu zdjęć Jowisza i jego księżyców, miała ona zakończyć swoją misję. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że sonda po wykonaniu zadania miała wyjść poza Układ Słoneczny, aby oddalać się nieskończenie w otchłań kosmiczną. Pioneer 10 miał od tej pory samotnie przemierzać wszechświat i być zarazem pierwszym obiektem ludzkości, który jest zdolny opuścić Układ Słoneczny i oddalić się od Ziemi aż na tak wielką odległość. To wydarzenie bez precedensu i to właśnie z tego powodu do projektu włączył się Carl Sagan, wybitny astrofizyk o wyjątkowo humanistycznym umyśle. Sagan był nie tylko naukowcem i badaczem kosmosu, ale też znanym popularyzatorem astronomii. Fascynował się tym, co we wszechświecie może się ukrywać. Był przekonany o istnieniu w kosmosie wielu innych cywilizacji. Promował to zagadnienie wśród naukowców i apelował o jego finansowanie. Przestrzegał przed rosnącym zagrożeniem globalnego ocieplenia, które spowodowało będzie działalnością człowieka. Sprawił, że poglądy o istnieniu cywilizacji pozaziemskich przestały być traktowane jak bajki, ale jak poważne zagadnienie naukowe. W jednej ze swoich prac Sagan pisał: Wszechświat to bardzo duże miejsce. Jeżeli jesteśmy w nim sami, to jest to okropne marnotrawstwo przestrzeni. Poza sporą ilością wybitnych publikacji naukowych i popularno-naukowych, Sagan napisał też powieść science fiction pod tytułem Kontakt, w oparciu o którą nakręcono później film o tym samym tytule. Ale co tak naprawdę łączy naukowca z sondą Pioneer 10? Otóż zwrócił się on do NASA, aby zaprojektować i zamieścić na pokładzie sondy jakąś formę przekazu, pewien rodzaj wiadomości w butelce od ludzkości dla istot w kosmosie, które być może przechwycą tę sondę w przyszłości. W końcu żaden inny obiekt stworzony przez ludzi nigdy nie dotarł tak daleko poza Ziemię. I mówiąc tu całkiem na serio, to co miało zostać zamieszczone na pokładzie sondy, miało być pierwszą próbą kontaktu z cywilizacjami pozaziemskimi. Ku zdziwieniu samego Sagana, NASA wyraziła na to zgodę, ale trzeba było działać szybko, gdyż prace były już na ukończeniu. Do intrygującego projektu o jakże historycznym znaczeniu, Sagan zaangażował innego astrofizyka, Franka Drake'a, oraz własną żonę, artystkę Lindę Sagan. Cała trójka opracowała w końcu schemat, który miał być pierwszym przekazem ludzkości dla pozaziemskich cywilizacji. Widzicie go właśnie teraz. Jest to wykonana z aluminium pozłacana płytka o wymiarach 15x23 cm. Przymocowano ją do podstawy wsporników anteny sondy. Konstrukcja i materiał nie są tu bez znaczenia. Carl Sagan uzasadniał to następująco. Erozja w przestrzeni międzygwiezdnej jest, jak się wydaje, tak powolna, że przekaz ten powinien przetrwać w stanie nienaruszonym co najmniej setki milionów lat, a kto wie, czy nie jeszcze dłużej. Jest to zatem wyrób o najdłuższym terminie użytkowania, najtrwalsza rzecz, jaką kiedykolwiek ludzkość wytworzyła. No dobrze, ale o co tu w ogóle chodzi, co konkretnie ten układ zawiera i dlaczego wzbudził tyle protestów i kontrowersji? Przyjrzyjmy się najpierw jego zawartości i właściwej interpretacji, którą zaprojektował Sagan oraz jego współpracownicy. Całość przesłania w kosmos starano się przedstawić tak zwanym językiem nauki w taki sposób, by potencjalna cywilizacja pozaziemska, która przechwyci sondę, mogła go odczytać i zrozumieć. Zacznijmy od dolnej części. Widzicie tam schemat Układu Słonecznego. Ten pierwszy, największy okrąg to Słońce. Ziemia jest tutaj. Strzałka wskazuje początkową trajektorię lotu sondy wystrzelonej z Ziemi i przechodzącej potem w pobliżu Jowisza, by wyjść następnie poza Układ Słoneczny. Tutaj wszystko wydaje się być zrozumiałe i logiczne. Teraz spójrzmy na prawą część płytki. To ludzie, mężczyzna i kobieta. Oboje zostali przedstawieni proporcjonalnie do wielkości sondy, której schemat widzicie obok mężczyzny.
Chodziło o to, by potencjalni odbiorcy z kosmosu mogli dowiedzieć się, jakie są mniej więcej rozmiary człowieka. Skoro sonda będzie w całości w ich posiadaniu, nie powinno to stanowić problemu, przynajmniej według naszego ludzkiego rozumowania. Obie postaci przedstawiono nago. Mężczyzna wykonuje gest powitalny otwartą ręką. Kobieta jest od niego nieco niższa. Autorką rysunku jest Linda Sagan. Wzorowała się ona na greckich rzeźbach antycznych oraz rysunkach Leonarda da Vinci. To właśnie ta część przesłania wzbudziła największe kontrowersje, o czym powiemy za chwilę. Spójrzmy teraz w lewą stronę. Tu układ jest dla wielu nie do końca zrozumiały. Sagan przedstawił schemat odległości Słońca od najbliższych pulsarów. To w pewnym sensie mapa pomagająca namierzyć nasze położenie w kosmosie. Ten układ przeciętnemu zjadaczowi chleba niewiele mówi, więc oddajmy głos Saganowi, który uzasadniał to następująco. Pulsary są szybko obracającymi się gwiazdami neutronowymi, które powstają w rezultacie katastrofalnych eksplozji gwiazd. Cywilizacja o zaawansowanym poziomie nauki nie powinna mieć żadnych trudności ze zrozumieniem, że koncentryczne rozbiegające linie wskazują kierunki do 14 pulsarów o podanych okresach zmian jasności, znajdujących się w odpowiedniej konfiguracji i odległościach względem Układu Słonecznego w chwili startu sondy. Chodzi o to, że pulsary są kosmicznymi zegarami. Odbiorcy przekazu muszą zadać sobie pytanie, nie tylko dotyczące tego, gdzie możliwe było dostrzeżenie 14 pulsarów rozmieszczonych w takich właśnie względnych pozycjach, ale również kiedy dało się zaobserwować właśnie taką sekwencję ich okresów pulsacji. Odpowiedzi na te pytania są następujące. Jedynie w bardzo niewielkim kawałku galaktyki, nam znanej jako Droga Mleczna i tylko jednego roku w historii tej galaktyki. W tym niedużym obszarze przestrzeni kosmicznej są prawdopodobnie tysiące gwiazd, lecz należy się spodziewać, że tylko jedna z nich posiada układ planet rozmieszczonych we względnych odległościach, takich jak na rysunku umieszczonym na dole płytki. Na górze po lewej stronie możemy zauważyć ostatnią część przesłania. Są to dwa atomy wodoru w stanach antyrównoległym i równoległym. Wodór jest najpowszechniejszym w galaktyce pierwiastkiem, stąd cały zamysł. Płytka była więc gotowa, przymocowano ją do sondy, która zgodnie z misją przebadała wybrane miejsca na Jowiszu oraz jego księżyce, po czym zaczęła wychodzić poza Układ Słoneczny. Ale gdy tylko informacja o płytce trafiła do opinii publicznej, wywołała olbrzymie poruszenie oraz dyskusję, a co za tym idzie, istotne kontrowersje. Wielu naukowców oraz ludzi mediów uznało wysłanie sondy z płytką za historyczny i ważny moment w dziejach ludzkości. W Szwajcarii pojawiły się uliczne billboardy z głośnymi nagłówkami o próbie NASA skontaktowania się z cywilizacjami pozaziemskimi. W Kalifornii powstało graffiti nawiązujące do zawartości przesłania. Schemat z płytki pokazywano dosłownie wszędzie. Drukowano ją w prasie i książkach, w publikacjach naukowych i popularnonaukowych. Przedstawiano w telewizji, na obrazach, pisano na jej cześć wiersze i poematy. Doczekała się też wielu przeróbek, a z czasem będzie służyć jako inspiracja dla miłośników tatuaży. W pewnym momencie była to najgłośniejsza sprawa w całym świecie nauki oraz popkultury. Nie brakowało też szczególnego poruszenia wśród naukowców. Jeden z nich za pośrednictwem magazynu Science pisał wymownie: ślad po nas wszystkich nie zostanie, kiedy tę szczególną wiadomość w butelce kosmiczne fale wyrzucą gdzieś na niewyobrażalny brzeg. A jednak samo sformułowanie przekazu, zuchwalstwo tego marzenia, wzbudza we mnie oraz wielu innych znanych mi osobach uczucia podobne do tych, jakich musieli doznać Balboa i Leeuwenhoek, uczucia istoty ludzkiej, będącej naprawdę ludzką. Carl Sagan i jego współpracownicy zaczęli otrzymywać masę listów pełnych poparcia i życzliwości. Wraz z tym optymizmem wiele komentarzy było pełnych grozy, szyderstwa, ale też merytorycznej krytyki. Carl Sagan nieco w humorystycznym tonie pisał: umieszczenie złotej pocztówki na pokładzie sondy Pioneer 10 zakłada mało prawdopodobną ewentualność, taką mianowicie, że przedstawiciele jakiejś zaawansowanej cywilizacji pozaziemskiej kiedyś w odległej przyszłości mogliby natknąć się na to dzieło ludzkich rąk, pierwszy produkt ziemian, który opuścił Układ Słoneczny. Ale przekaz ten spotkał się już z bezpośrednim zainteresowaniem. Został on drobiazgowo przebadany nie przez istoty pozaziemskie, lecz przez ludzi. Istoty rozsiane po całej planecie Ziemia oceniły zawartość przekazu, zachwycały się nim, krytykowały, interpretowały jego treść oraz proponowały odmienne przesłania.
przejdźmy więc do tych wszystkich złośliwych oraz krytycznych komentarzy, a także obaw, jakie wywołało pierwsze w dziejach przesłanie ludzkości do innych mieszkańców kosmosu. Oczywiście najbardziej dostało się rysunkowi przedstawiającego kobietę i mężczyznę. Po pierwsze, jakiej rasy są obie postaci, bo dla wielu wyglądają jak biali, zwłaszcza postać kobiety, która przypominała blondynkę. Na nic dały się tłumaczenia Seigena, że w przypadku obu postaci starano się ulokować cechy charakterystyczne dla przynajmniej trzech ras mieszkających na Ziemi. Sporo pretensji spłynęło też od feministek. Dlaczego kobieta jest tak bierna? Czemu jest niższa? Że ona też chciałaby pozdrowić, a nie tak bezczynnie stać? A w ogóle to dlaczego mężczyzna posiada genitalia, a kobieta została ich niemal pozbawiona? Oburzali się nie tylko lewicowcy, ale też konserwatyści i Kościół. W jednym z katolickich czasopism stwierdzono, że płytka zawiera w sobie wszystko prócz Boga. Sugerowano, że rysunek mógłby na przykład zawierać ręce złożone w geście modlitwy. Niektórzy wysuwali jeszcze inne wnioski. Na przykład dlaczego mężczyzna i kobieta wyglądają tak, jakby nawzajem się ignorowali i czemu na przykład nie trzymają się za ręce. Na to Seigen odpowiadał dosyć spójnie, że gdyby przedstawiono kobietę i mężczyznę trzymających się za ręce, to pozaziemscy odbiorcy mogliby ich odczytać jako jeden organizm. Ale wszystkie te uwagi i elementy krytyki nie byłyby tak głośne, jak jedna najważniejsza dla wielu sprawa. Dlaczego ci ludzie są nadzy, a mężczyźnie dodatkowo wyeksponowano genitalia? Tu szeregu komentarzy i żartów nie było końca. Zaczęli oburzeni konserwatyści. I to ostro. Że to, uwaga, promocja pornografii we wszechświecie. Jeden z czytelników Los Angeles Times opublikował za pośrednictwem gazety tekst, którym wyrażał swoje oburzenie dla roznegliżowanych ciał przedstawionych na płytce. Czy nie wystarczy, że musimy tolerować pornografię w filmach i czasopismach pełnych sprośności? Czyż nie jest już dostatecznie źle, że przedstawiciele naszej agencji kosmicznej uznali za konieczne propagowanie tych brudów poza granicami naszego Układu Słonecznego? Byli też tacy, którzy w swoich rozważaniach przechodzili samych siebie. Niektórzy dziennikarze, i to całkiem serio, zasugerowali, aby zamiast płytki z nagimi wizerunkami ludzi wysłać w otchłań kosmiczną prawdziwych ludzi, a w zasadzie to prawdziwe zwłoki. Motywowano to tym, że przecież ludzkie trupy w kosmicznych warunkach świetnie się zakonserwują, a pozaziemscy odbiorcy będą je mogli sobie oglądać i badać do woli. Nie brakowało też żartów i elementów czysto humorystycznych. Przykładowo w nowojorskim Daily News pojawiły się artykuły z widocznym nagłówkiem: Golasy i Mapka informują inne światy o Ziemi. Jeszcze inni nabijali się z osób oburzonych na gością. W kolejnym liście zamieszczonym w Los Angeles Times jeden z czytelników apelował, by następnym razem na płytce zamiast Golasów zamieścić świętego Mikołaja oraz bociana, co to w dziobie niesie małe dzieciątko. Na całość poszedł też brytyjski magazyn Punch. W jednym z nieco dłuższych artykułów o satyrycznym zabarwieniu przedstawił hipotetycznych czterech przedstawicieli cywilizacji pozaziemskich, w których ręce trafiła słynna płytka. W prześmiewczy sposób starano się zaprezentować, co owi odbiorcy mogliby sobie pomyśleć. I tak jedna z nich zinterpretowała kropki zamieszczone na dole rysunku jako linię metra, a wizerunek nagiej blondynki uznała za żart jakiejś zacofanej planety, z którą nie ma sensu nawiązywać kontaktu. Inna istota miała na płytce dostrzec ogromnego pająka. Do gustu nie przypadł jej też mężczyzna, który złowrogim gestem podniesionej ręki zapewne chce wypuścić strzały z ramienia. Jeszcze inna istota piała z zachwytu, ponieważ udało jej się dopaść oryginalne dzieło znanego w całej galaktyce ziemianina Leonarda da Vinci. Abstrahując od żartów, przejdźmy teraz do poważniejszych kwestii. Choć naukowcy najczęściej zachwalali całe przedsięwzięcie, to pojawiły się też bardziej sensowne elementy krytyki i ważnej dyskusji. W prasie pojawiły się informacje, że tylko 1 na 10 naukowców poprawnie odczytał cały przekaz na płytce. Jakie więc szanse będą mieli kosmici? W poważniejszych komentarzach nie brakowało też przestrogi. Czy powinniśmy informować pozaziemskie cywilizacje, gdzie się znajdujemy i kim jesteśmy? Jakie będą zamiary tych istot wobec nas? Historia na Ziemi przecież uczy, że zetknięcie się ze sobą dwóch różnych światów kończy się katastrofą jednego z nich. Czy i tym razem nie będzie podobnie? Carl Sagan odpowiadał, że wątpi, aby Ziemia stanowiła zagrożenie dla kogokolwiek. Jego zdaniem jesteśmy jedną z najbardziej zacofanych cywilizacji zdolnych do kontaktu, a odległości w kosmosie są jak kwarantanna, uniemożliwiająca ziemianom rozróbę we wszechświecie. Nie wszystkich te argumenty przekonały. Katastrofalnego widoku na przyszłość nie omieszkał pominąć New York Times. Carl Sagan sam przyznał, że ten tekst również go poruszył i rzeczywiście jest w nim coś niepokojącego. Posłuchajmy.
Ta pokryta złotem płytka jest dla nas niezwykłym wyzwaniem. Pomimo niesamowitego opanowania praw mechaniki nieba, które pozwalają człowiekowi wysyłać ku gwiazdom twory jego rąk, jesteśmy ciągle przygnębiająco niedorozwinięci, jeśli chodzi o uporządkowanie naszych własnych spraw, tu, na Ziemi. Nawet jeśli uda nam się znaleźć sposób zabezpieczenia się przed tym, by przemądrzały człowiek nie spopielił swojej planety w piekle atomowego żaru, to nie wszystko. Rosnący w siłę chór głosów ostrzega nas, że człowiek może wyniszczyć Ziemię przez nadmierne rozmnażanie się lub przez korzystanie z jej zasobów bez umiaru, albo jedno i drugie. Tak więc znaczek wyrzucony w kosmos jest jednocześnie rękawicą rzuconą Ziemi pod nogi. Ta złocista płytka ma świadczyć o tym, że w chwili jej wysłania mieszkał tu człowiek, co nie musi oznaczać, że się to nie zmieni. Jakże aktualne są te słowa teraz, a przypomnijmy, że napisano je pół wieku temu. Czy rzeczywiście jedyny ślad, jaki zostanie po nas w przyszłości, to płytka przemierzająca wszechświat w sondzie Pioneer 10? Niestety nie jest to wykluczone, ale w czasopismach naukowych zwrócono uwagę na jeszcze jedną sprawę. Profesor Ernst Gombrich z Londynu wchodził z Saganem w dyskusję, w jaki sposób pozaziemskie istoty mogłyby odebrać przesłanie. Czy na pewno wyewoluowały one mechanizmy postrzegania w zakresie długości fal odpowiadających światu widzialnemu? Innymi słowy, czy zobaczą oni na pewno to, co widzimy my? Naukowej dyskusji z zakresu fizyki i biologii na ten temat nie będziemy tu przytaczać. W tym miejscu odsyłam do bibliografii w opisie, do książek Carla Sagana. Gombrich czynił jeszcze jeden zarzut. Czy obcy na pewno zrozumieją, czym jest strzałka? Czy taki symbol istnieje dla obcych w takiej samej konwencji jak na Ziemi? Choć dyskusji i sporów nie brakowało, to Pioneer 10 został wyniesiony w kosmos 3 marca 1972 roku. W grudniu 1973 roku sonda przeleciała w odległości ponad 130 tysięcy kilometrów od Jowisza, a następnie przekazała około 300 zdjęć największej planety Układu Słonecznego. Na Ziemię dotarła m.in. ta fotografia. To zdjęcie Jowisza, widoczne z tak zwaną Wielką Czerwoną Plamą. W kwietniu 1973 roku wyruszyła kolejna sonda, Pioneer 11, na której również zamieszczono płytkę z przesłaniem ludzkości o identycznej konstrukcji co poprzednia. Carl Sagan na tym nie poprzestał. W 1977 roku w niebo wzniosły się dwie sondy misji Voyager, która miała zbadać cztery ostatnie planety Układu Słonecznego, by na końcu misji ostatecznie go opuścić. Sagan wpadł na pomysł, by na pokładzie sond zamieścić płytę nie tylko z wygrawerowanymi symbolami, ale też z dwugodzinnym nagraniem najwybitniejszych artystów muzycznych na świecie. Wśród symboli nie było tym razem pary, która wzbudziła tak duże kontrowersje przy okazji poprzedniej misji. Nowością były jednak krótkie nagrane przekazy powitalne do cywilizacji pozaziemskich, przekazane w 56 językach. W momencie, gdy powstaje ten film, sonda Pioneer 10 znajduje się ponad 16 miliardów kilometrów od nas. Dziś z sondą nie mamy już kontaktu. Przemierza ona wszechświat, niosąc w sobie przesłanie z wiadomością dla pozaziemskich cywilizacji. Czy kiedykolwiek zostanie ono odebrane? Nawet jeśli, to nie doczeka tego Carl Sagan. Naukowiec zmarł w 1996 roku. Nie dostał odpowiedzi na pytanie, czy istnieją inne cywilizacje w kosmosie. Ale być może, gdy ludzkości uda się to w końcu ustalić, to okaże się, że odpowiedź na to pytanie Carl Sagan znał już od dawna.